Szczecineckie morsy podczas coniedzielnej kąpieli namawiały widzów, by wsparli odpisem podatkowym walczącego o życie półrocznego Antosia. Podczas rozgrzewki morsy rozdawały ulotki, a po zimowej kąpieli wraz z dzieckiem pozowały do fotografii. Nasze dzieciątko ma na imię Antoś, urodził się 31 lipca i niebawem skończy pół roczku. Została u niego zdiagnozowana wrodzona złożona wada serduszka, ma przetrwały przewód tętniczy botala, ma dwuujściową prawą komorę, ma bardzo duży ubytek między komorami i ma zwężoną tętnicę płucną. Jest w 18 dobie życia, już miał pierwszą operację paliatywną, która pozwoliła mu przeżyć i doczekać do jeszcze, myślę, że z rok do korekty całkowitej serduszka, która pozwoli mu wyzdrowieć i wrócić do formy i pozwoli na życie jak każdego innego dziecka, może troszeczkę w trybie oszczędzającym. Natomiast w tej chwili no, troszeczkę się zbroimy w oczekiwaniu, codziennie doglądamy, pielęgnujemy to dzieciątko. Ono ma złożoną wadę serduszka, więc jest szczególną opieką objęte z naszej strony. Codziennie musi przyjmować specjalny lek, który pozwoli mu na to, żeby to zespolenie systemowo-płucne działało poprawnie i pozwoliło mu rosnąć i jak najdłużej wytrwać na tym, bo im będzie starszy, tym rokowania są lepsze, bo jest po prostu i serduszko większe i on jest silniejszy. Także chcielibyśmy, żeby jak najdłużej wytrzymał. Jeżeli nie uda się, to będzie miał jeszcze jedno zespolenie zrobione i dopiero kolejnie, w kolejności tam całkowitą korektę serduszka. To wszystko jest drogie. To wszystko jest drogie. Operacja jest bezpłatna, tak? Jest pod opieką profesorów małżeństwa MOL, kardiochirurga i kardiologa, którzy są z światowej sławy specjalistami i tu jestem bardzo spokojna, że mamy taki poziom kardiochirurgii w Polsce, za co tu chcemy podziękować. Pewnie te podziękowania do nich nie dotrą, ale otoczyli Antosia taką opieką w tym szpitalu, że ujęli nam troszeczkę trosk i wierzymy w to głęboko, że pozwoli nam to przetrwać i dotrwać i wierzyć głęboko w udaną operację, tą korektę całkowitej serducha. Drogie jest wizyty w Łodzi. Każda taka wizyta to jest koszt około 500 zł, bo my musimy jechać, mieszkamy tam dwa dni, jeden nocleg, koszty paliwa, od najzwyczajniej w świecie, więc jeżeli jest też pod opieką kardiologa w Koszalinie i co miesiąc są wizyty w Koszalinie i pediatrzy tutaj nasi szczecineckim pediatrom serdecznie dziękuję, bo tak objęty jest Antoś ich opieką, że też w pewnym stopniu czujemy się spokojni, że ma gwarancję. O każdej porze dnia i nocy możemy zadzwonić i prosić o pomoc, jeżeli coś złego się dzieje. Antosiowi można pomóc. Tak, tak. Jak? Antosiowi można pomóc i bardzo serdecznie prosimy Państwa o odpis 1%, jeżeli nie macie innych kandydatów do swojego PIT-u za rok 2014, wpiszcie w rubrykę KRS i nazwisko przy nim Antoś Siwicki, koniecznie z takim dopiskiem, żeby w Fundacji Serce Dziecka, którym jest podopiecznym, było wiadomo, że to są pieniążki zaznaczone dla Antosia. Naprawdę, nam pomoże to i ulży. I nie będziemy się martwić, że nam w którymś momencie może zabraknąć pieniążków na to, chociaż nie spodziewamy się, bo jesteśmy otoczeni takim gronem przyjaciół i znajomych i rodziny, że w takich sytuacjach wiemy, że na kogo możemy liczyć i to jest ogromne grono. Również i dzisiaj inicjatywa morsów wzięła się poza mną. Myśmy nie dążyli aż do takiej akcji rozpowszechnionej, natomiast to, co tu się dzieje, to ja jestem zaskoczona, ogromne serce niesione na pomoc Antosiowi i to się wszystko musi udać, więc my jesteśmy pełni nadziei i optymizmu, szczególnie widząc takich ludzi bezinteresownej pomocy niosących. Polacy pomaganie mają chyba we krwi i to jest ogromna satysfakcja, jeśli można komuś pomóc. Skąd pomysł na to, aby pomóc takiemu maluszkowi? Pani Anetka przyniosła do nas ulotki do sklepu z prośbą o przekazanie 1% dla Antosia. No i podrzuciłyśmy ten pomysł Andrzejowi, a że na naszego Andrzeja zawsze można liczyć. Jesteśmy wszyscy tutaj dzisiaj w tym miejscu. Mówicie Andrzejowi, nie wszyscy wiedzą, o jakiego Andrzeja chodzi. Andrzej Kowal, chyba wszyscy naszego Andrzeja tu w Szczecinku znają. Nie trzeba tutaj... Sportowca. Tak, sportowca, oczywiście. I co tutaj się dzieje? Bo widzieliśmy, że morsy zażywały kąpieli. Morsy się kąpią. To jest taka akcja, żeby wszyscy się dowiedzieli, bo jest teraz czas przekazywania 1% podatku, żeby każdy, kto może, kto chce, odpisał właśnie ten 1% dla naszego Antosia. Część ludzi spodziewała się, że będą tu puszki, do których będzie można wrzucić jakiś grosz. Niestety tego nie ma.
Mama wolała, żeby nie było zbierane pieniążki bezpośrednio do puszek, dlatego skupiliśmy się na tym, żeby przekazywać właśnie ten 1% podatku lub oczywiście wpłaty gotówkowe na konto. Ludzie tutaj rzeczywiście dopisali, ale nie wszyscy mogli niestety tutaj być z różnych powodów, niektórzy nie wiedzieli. Co mają zrobić, jeżeli dopiero z naszego programu dowiedzą się o tym, że można coś takiego zrobić? Gdzie mogą znaleźć jakąkolwiek informację? No myślę, że właśnie u Państwa w programie będzie podana informacja, numer konta i numer KRS, na który będzie można przekazywać 1% podatku. Lub ulotkę u nas w sklepie w La Mode, z odzieżą używaną. Dziękuję bardzo i życzę więcej takich wspaniałych pomysłów i oby się udało. Dziękujemy bardzo. Już po raz 17 odbył się ogólnopolski festiwal Piosenka jest dobra na zimę. Pierwsze 8 edycji zorganizowano w Wierzchowie koło Szczecinka, a od 9 lat festiwal odbywa się w Szczecinku. Początkowo wykonawcy prezentowali pastorałki i piosenki świąteczne. Obecnie repertuar został poszerzony o wszystkie piosenki, które w jakiś sposób kojarzą się z zimą, świętami i karnawałem. W tym roku swoje demo nadesłało na festiwal ponad 100 wykonawców. Do przesłuchań dopuszczono 40 w trzech kategoriach wiekowych. Szefem jury oceniającego wykonawców był Janusz Panasewicz, wieloletni lider grupy Lady Punk. W kategorii najmłodszych zwyciężyła Julia Kamińska z Chojnic. W grupie licealistów triumfowała Maja Mędrek ze Słupska, a w kategorii dorosłych jurorzy najwyżej ocenili Agatę Wiland z Trzcianki. Nagrodę Grand Prix Festiwalu wyśpiewała Magdalena Górecka ze Szczecinka. Triumfatorki w poszczególnych kategoriach i zdobywczyni nagrody Grand Prix jeszcze raz zaprezentowały się publiczności. Zwieńczeniem koncertu galowego był recital Janusza Panasewicza, który do Szczecinka przyjechał z własnym zespołem. Tradycyjnie już w styczniu tegoroczni maturzyści rozpoczynają odliczanie czasu do matury. Zostało już tylko 100 dni. Odliczanie rozpoczyna się tradycyjnymi studniówkami. W minioną sobotę maturzyści z pierwszego liceum bawili się na ostatnim szkolnym balu. Nie myśleli o nauce, nie myśleli o maturalnym maratonie, myśleli tylko o dobrej zabawie. Bal studniówkowy, jak nakazuje tradycja, rozpoczęto polonezem. W pierwszej parze dyrektor szkoły, a za pierwszą parą uczniowie i grono pedagogiczne. Polonez to bardzo poważny taniec. Uczniowie na zakończenie wprowadzili pewne modyfikacje, co sprawiło, że zabawa od razu nabrała tempa. Okres karnawału to czas zabaw pikołajkowych dla dzieci. Dzieci pracowników Kronospanu, a także ośrodków i świetlic wspieranych przez firmę bawiły się w namiocie przy hotelu Residence. Wcześniej dla dzieci w kinie Wolność wyświetlono film Noc w muzeum. W zabawie pod namiotem uczestniczyły nie tylko dzieci, ale także ich rodzice. Do wspólnej zabawy zachęcały skrzaty i wróżki. Bawiące się dzieci odwiedził też święty Mikołaj z worami pełnymi prezentów. W Sitnie w gminie Szczecinek odbył się pierwszy ludowy przegląd kolęd i pastorałek. Na przesłuchania zgłosiło się 10 zespołów. Gospodarzami przeglądu byli członkowie zespołu Swojacy, którzy wystąpili tylko poza konkursem. Jurorom, którym przewodniczyła Agnieszka Orłowska, najbardziej spodobał się występ zespołu Jarzębiny z Jelenia. Drugą nagrodę otrzymał zespół Jagody z Niedalina, a trzecią Zgoda z Wyszewa. Jurorzy wyróżnili też zespół Krosinianki z Krosina. Ruszyła kolejna edycja Grand Prix Szczecinka 2015 w tenisie stołowym. W sobotę hala ślusarnia gościła uczestników pierwszego z 5 turniejów tegorocznego cyklu. Rywalizacja przebiegała w 2 kategoriach – Open oraz Plus 50. Zawody przebiegały bardzo sprawnie, a poziom sportowy należy uznać za dobry. Niespodzianek nie zanotowano, a w większości pojedynków zwyciężali faworyci.
W kategorii Open zwyciężył Kamil Kilianek, a w kategorii Plus 50 triumfował Antoni Biedziuk. Na następne zawody z tego cyklu organizatorzy zapraszają do tej samej hali 21 lutego. Rozegrano kolejną rundę halowej ligi piłki nożnej. Niespodzianką w tej rundzie było wysokie zwycięstwo Plastrolu nad Sportjak, co sprawiło, że Sportjak spadł na trzecie miejsce w tabeli rozgrywek. A w tabeli nadal prowadzi Kronospan, na drugie miejsce awansował Plastrol. W tabeli Króla Strzelców prowadzi Wojciech Gersztyn z 14 trafieniami. Na drugim miejscu Jarosław Adamowicz, zdobywca 10 goli. Kolejna runda w niedzielę o godzinie 16. Wojskowe koło PTTK Wiarusy swój 45. sezon działalności zainaugurowało rajdem pieszym Zima. Trasa rajdu wiodła szlakiem szczecineckich skrzyżowań z ruchem okrężnym, czyli rond. W minioną niedzielę Wojskowe Koło PTTK Wiarusy zainaugurowało 45. rok nieprzerwanej, aktywnej swojej działalności. I tradycyjnie, tak jak co roku, sezon ten rozpoczęliśmy rajdem Zima. Tym razem niewyznakowanym oczywiście szlakiem, ale opracowanym przeze mnie, szlakiem rond drogowych. Na trasie odwiedziliśmy 11 rond, a jako ciekawostkę powiem, że mamy ich w przecinku 16. My na spacer rozpoczęliśmy z podwórca PKP, rondo Williana Osińskiego, Katarzyny Aleksandryjskiej, rondo Chateaudren, rondo cmentarne, Piłsudskiego, biskupa Jerza, Mariana Golińskiego, Neusterlitz i dalej jeszcze rondo Adama Giedrysa, a zakończenie na terenie Sapiku w byłym klubie garnizonowym przy ulicy Kilińskiego. Tam na uczestników czekała gorąca zupa grochowa, herbata. Tradycyjnie również ten rajd akcentujemy pod kątem rocznicy wyzwolenia Warszawy, stąd też był quiz tematyczny o, co wiem, o naszej stolicy, gdzie dobrymi wiadomościami wykazały się dzieci ze szkoły podstawowej numer 1 i ze szkoły podstawowej z Parsencka. Były konkursy zabawowe, rekreacyjne. Dla najlepszych fundowane zostały nagrody rzeczowe, upominki. I to była nasza udana kolejna impreza. Każdy otrzymał folder pamiątkowy, mapkę trasu, kalendarzyk i tą imprezę już mamy za sobą. Najbliższa w planie naszej pracy to Kulik, no ale nie mam takiej możliwości, żeby spowodować, żeby za tydzień spadł śnieg. Tak więc najprawdopodobniej Kulik się nie odbędzie. Niedalekie w przyszłości Balturysty, z przykrością informuję, że nie ma już na niego miejsc, ale mamy jeszcze w kalendarzu 30 imprez i taka najbliższa otwarta impreza to rajd Wiosna, który odbędzie się 22 marca. Rajd na przywitanie wiosny i kiedy już się ten termin zbliży, to my bliżej poinformujemy. Ale to w marcu. Ten rajd za nami i rozpoczęliśmy, jak powiedziałem, 45. rok naszej działalności, a na imprezy nasze, które mamy wiele i dla kajakarzy, dla rowerzystów, wycieczki samochodowe, rajdy, wycieczki krajoznawcze, wiele, wiele imprez. Dzisiaj już zapraszam, a w terminie odpowiednim będziemy Państwa na bieżąco informować. Muzeum Regionalne zaprasza dzieci do udziału w zajęciach feryjnych. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci powyżej 7 lat i rozpoczynają się we wtorek o godzinie 12. Tak jak już od kilku lat, co roku robimy zajęcia plastyczno-historyczne i w tym roku w czasie ferii te zajęcia będą się odbywać we wtorki i w czwartki o godzinie 12 i będą trwały 1,5 godziny. Te zajęcia jak zawsze są bezpłatne, czyli wystarczy tylko dziecko zapisać. Najlepiej zadzwonić albo po prostu przyjść tutaj, z tym, że no niestety muszę powiedzieć, że zostały już nam już tylko 2 miejsca w pierwszym tygodniu, bo cała reszta jest już zajęta, ale i tak serdecznie zapraszam, ponieważ czasem się zdarza, że któreś dziecko no niestety nie może z jakiegoś powodu przyjść, także mimo wszystko warto się dowiedzieć, bo może akurat coś się zwolni u nas. W jaki sposób można się jeszcze zapisać, jeżeli komuś się uda wskoczyć na jedno z tych 2 wolnych miejsc? Najlepiej albo przyjść, albo zadzwonić. Zadzwonić pod ten normalny numer telefonu, który jest na stronie internetowej, lub po prostu przyjść tutaj w recepcji. Panie mają listę, więc bez problemu można się zapisać.
Bajkowe ferie w kinie Wolność to kolejna propozycja Samorządowej Agencji Promocji i Kultury na ferie zimowe. W każdą środę i piątek podczas ferii o godzinie 12 wyświetlane będą filmy dla dzieci. Dzieci zobaczą takie filmy jak Rodzinka, Nie z tej ziemi, Gang wiewióra, Samoloty 2 i Kraina lodu. I to już wszystko w aktualnościach, a za chwilę przenosimy się do sali sportowej pierwszego liceum ogólnokształcącego i zobaczymy, jak maturzyści, tegoroczni maturzyści tańczą swojego poloneza.